Zespół jest dla mnie miejscem, gdzie spotkałam wielu cudownych ludzi, z którymi będę miała wspomnienia do końca życia. Jestem szczęśliwa, że właśnie tutaj mogłam realizować swoją największą pasję, jaką jest taniec, i odkrywać samą siebie. Jest to miejsce dla mnie bardzo ważne, w których mam mnóstwo znajomych, gdzie mogę spędzać chętnie czas, uwielbiam z nimi spędzać czas i cieszyć się każdą chwilą. I mimo, że imię Helena podobno pasuje do mnie bardziej niż Karolina, to właśnie tutaj czuję się naprawdę sobą.
Bo ja se kupię do dzieweczki, trzeba mi dać do niej drabineczki. Drabineczka jeszcze nie urosła, a dziewczyna moja za mąż poszła. Gotowało.
białe róże sadzę, które ładne dziewczę, to je odprowadzę. Oj, dygu, 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 danna, dygu, danna, dygu, danna. Oj, dygu, 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 danna, dygu, danna, ha. Oj, dygu, 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 danna, dygu, danna, dygu, danna. Oj, dygu, 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 danna, dygu, danna. Jak je odprowadzę, pocałować muszę. Przysięgam się na nią i na swoją duszę. Oj, dygu, 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 danna, dygu, danna, dygu, danna. Oj, dygu, 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 danna, dygu, danna, ucha. Oj, dygu, 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 danna, dygu, danna, dygu, danna. Oj, dygu, 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 danna, dygu, danna, ucha. Proszę Państwa, musimy podać dane do GUS-u. Liczba małżeństw w zespole 55. Nie, nieźle. Garderoba zespołu mieści 362 komplety strojów z 17 regionów. Zespół przygotowywał się do dzisiejszego koncertu od 50 lat. Dwa razy w tygodniu po 3 godziny. To jest razem 10 tysięcy godzin. Nieźle, nie? Liczba koncertów od poprzedniego jubileuszu 120. Liczba wyjazdów na festiwale zagraniczne, gdzie nie piliśmy alkoholu. Przepraszam bardzo, to nie ta karta. Proszę Państwa, teraz dziwna grupa wystąpi, znaczy podgrupa, nadgrupa, grupa wychowanków, ale którzy jeszcze nie są takimi oldboyami, wiecie, w sile wieku, w tym najlepszym okresie między 40 a 80, tylko przed chwilą przestali tańczyć w zespole. Już nie tańczą, a jeszcze się nie dorobili. To jest ta grupa właśnie. Zatańczą krosno dla Państwa. Przywitajcie ich gorąco. Oni kiedyś się dorobią i będą starymi oldboyami.
nad Tatrami w Onecko wychodzi. Ktoś kochaniu druzeckę zagrodzi, bo jedzie w Kadześ, serce moje pociec będzie swoją. Bo jedzie w Kadześ, serce moje pociec będzie swoją. Sumi na terie. Oh,
dla mnie jedną wielką przygodą. Mam na myśli nie tylko wyjazdy, to jest oczywiste, że tam się dzieje ogromna ilość rzeczy, ale na każdej próbie, na każdym zgrupowaniu, koncercie, spotkaniu dzieje się tyle, że będzie można opowiadać wiele, wiele anegdotek, śmiesznych oczywiście, za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. Na wołowej skórze nie spiszę tego, co tutaj przeżyliśmy. Oczywiście z każdym kolejnym opowiadaniem legendy urastają, tak jak ryba rośnie w miarę opowiadania rybaka. Będzie to wspominać. Thank you.
Co to był za koncert? 50 lat Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Wszyscy wykonawcy na scenie. Przyszłość zespołu przed nami. Oklaski dla nich wszystkich. Barbaro, uracz, chodź tutaj i dziękuj. Dziękuję bardzo. Dziękuję wielkie. Dziękuję Państwu, przede wszystkim Państwu dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za to, że byliście Państwo z nami, że tak dzielnie dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że był to miły wieczór i jeszcze raz serdecznie dziękuję. A dziękuję też przede wszystkim wszystkim wykonawcom. Dziękuję, moi drodzy, byliście naprawdę wspaniali w każdej minucie tego wydarzenia, tego koncertu. Dziękuję bardzo. I czas, myślę, proszę Państwa, na przedstawienie tych, którzy przyczynili się do tego właśnie widowiska. Chciałabym poprosić na scenę przede wszystkim panią Zofię Czechleską, na co dzień naszego choreografa, mentora artystycznego, a tutaj dzisiaj wystąpiła pani Zosia w roli reżysera, scenarzysty. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam pana Krzysztofa Pająka. Zapraszam pana Krzysztofa Pająka, także reżysera koncertu i instruktora w naszym zespole Katowice. I proszę państwa, pozwolę sobie teraz przeczytać wszystkie... Proszę Państwa, a teraz poproszę na scenę wszystkie pozostałe osoby, które także bardzo ciężko pracowały i przyczyniły się do tego, że jest tak pięknie i kolorowo. Zapraszam Emilię Głąbicę, Adama Kawę, Szymona Wieczorkowskiego, kierownika kapeli i całą naszą kapelę. Bardzo proszę tutaj na środek, proszę Państwa. Proszę się nam pokazać. Naszego akompaniatora i Jerzego Szumskiego, Mateusza Kitla, panią Krystynę Kulik i Bożenę Fanfarę, które dbają o nasze stroje, Aleksandrę Kwiatkowską, Aldonę Krupę, osobę, która przygotowała naszych dzielnych old boy. Także zapraszamy panią Aldonę tutaj też do grona, Katarzynę Łukaszczyk, Jana Czechleskiego i przede wszystkim Marka Kowalskiego, który też bardzo ciężko pracował, żeby przygotować naszych muzyków i kapelę. Proszę Państwa, serdecznie dziękujemy wszystkim. Proszę Państwa, pamiątkowe wianki Barbara rozdaje. Kto nie odebrał, to jeszcze się znajdzie. Barbaro. Ja dziękuję Państwu, że przyszliście, że byliście. Dziękuję rodzinom tancerzy, dziękuję byłym kierownikom zespołu, którzy się zjawili. Dziękuję byłym dyrektorom festiwalu, którzy się zjawili. Dziękuję wszystkim Państwu, władzom Uniwersytetu. Dziękuję za to, że mają tak wspaniały zespół i mam nadzieję, będą go mocno, bardzo mocno wspierać w następnym 50-leciu. Dziękuję bardzo wszystkim. No i cóż, do zobaczenia na następnym jubileuszu, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze idą podziękowania. Szanowni Państwo, my w imieniu Stowarzyszenia Patria chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować zespołowi, kierownictwu i mamy dla Was taką małą dedykację. Mało nam do szczęścia potrzeba, byle bylibyście Wy.
z podziękowaniami za ogromny wkład wniesiony w rozwój kultury i folkloru i wspieranie wszystkich wychowanków Szpit Katowice. Zarząd i wychowankowie. Szanowni Państwo, chcieliśmy również podziękować kilku osobom, które zapraszamy tutaj na scenę, a są to Urszula Moroń i w zastępstwie za nią Ola Kielak. Za cały wkład, za wszystko, co dla nas zrobiła, za wszystkie rzeczy. Dziękujemy serdecznie i wszystkiego dobrego. Zdrowia życzymy. Również dla tych, którzy pomogli nam w tym wszystkim, czyli Ania i Zbyszek Różycki. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dla tej, która cały czas nam pomagała w treningach, w tym, że tak dobrze nas poprowadziła na wszystkich próbach wtedy, kiedy nie było Aldony. I na początek proszę Beatkę Chrobok. I oczywiście teraz Aldonka. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Gdzie jesteś? Wszystkie te rzeczy stworzył dla nas Jaś Tomasik, który jest dla nas takim dobrym duchem. Co mu nie powiemy, wszystko dla nas zrobi. Dziękujemy serdecznie. Jasiu. Z naszej strony to wszystko. Dziękujemy w imieniu zarządu Patrii. Dziękujemy Patrii. Ależ jakże się cieszę, ileż ja pana nie widziałem. Cześć. Proszę. Słuchajcie, aktualni tancerze, bardzo wam gratuluję wspaniałego, różnorodnego koncertu. Ale miałem przyjemność pracować ponad 20 lat na tutejszym festiwalu i dojrzali tancerze zauroczyliście mnie. Ta radość z tej sceny, no rewelacja, bardzo wam dziękuję. I dziękuję to... Basiu, wspominałeś na początku o tych pomocnych dłoniach. Ja z Poznania jestem, oby nie były puste te dłonie. Zawsze pełne, wiesz czego. Tego ci życzę, bo ten festiwal, ten zespół potrzebuje takiego wsparcia. I to życzę całemu zespołowi, Basiu, i tobie również od Zespołu Tańca Ludowego Poznań Akademii Wychowania Fizycznego oraz Światowego Przeglądu Folkloru zaprzyjaźnionego z tym festiwalem. Integrację. Tak sobie myślałem, jak wy to wytrzymacie teraz, bo 3 godziny tańczą, a teraz stoją na scenie państwo też tam na tych fotelach, dlatego postaram się króciutko na ręce Basi złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przez te 50 lat zespół sławił swoją uczelnię, przez te 50 lat wy wszyscy, którzy tutaj jesteście na tej scenie, a pewnie jeszcze wielu innych, nauczyliście się kochać folklor, nauczyliście się śpiewać, nauczyliście się tańczyć. Ale są jeszcze też takie ważne rzeczy, bo nauczyliście się być w grupie, nauczyliście się współpracować, nauczyliście się tego wszystkiego, czego nie można nauczyć się w szkole, na uczelni. Życzę wam, żeby te jubileusze trwały, a wy, żebyście dotrwali do jak największej liczby jubileuszów. Basiu, ja mam takiego przyjaciela rzeźbiarza, któremu dałem zadanie i
taką pamiątkę zrobił 50 lat. Dziękuję, Marian. Dzięki. Po 50 latach będziemy mieli w zespole logo. Ja też parę słów chciałam powiedzieć. W imieniu Stowarzyszenia Kultur i Tradition Polonaise w Paryżu i Zespołu Pieśni Tańca w Paryżu chciałam, Basieńko, na twoje ręce właśnie złożyć podziękowania za ten przepiękny koncert i za ten jubileusz, który się dzisiaj zaczął i będzie się jeszcze kontynuować. Tak się składa, że wywodzę się z zespołu Katowice i znam wszystkie pokolenia zespołu. Od początku do teraz i w zasadzie wydaje mi się, że to są wszystkie te same roczniki. To znaczy, myślę, że wydaje mi się, że będziemy ciągle młodzi. Ja się czuję bardzo młodo, razem z wami. A jednocześnie właśnie chciałam podziękować tym wszystkim, co są na scenie. Byliście cudowni, ale też podziękować publiczności, która była niezwykła, wspaniała, śpiewała z wami, z dziećmi, no cudowni. I jeszcze jedno na koniec. Ponieważ moim ogromnym przyjacielem był Ziutek Zielina, założyciel zespołu, to myślę, że on w tej chwili patrzy, jest tu z nami, nas ogląda i cieszy się bardzo, że to jego dziecko tak rośnie i żeby rosło dalej. Wszystkiego dobrego życzę. Magnificencjo, dostojni jubilaci i ty, Basiu, szefująca tu od lat. Gratuluję wam tego święta, tego jubileuszu. To piękny wiek, a zwłaszcza w takim studenckim zespole 50 lat to są po prostu wieki. Ludzie się zmieniają, czas szybko płynie i mówię do młodych, którzy w tej chwili trafili do zespołu niedawno, że może myślą, że to przygoda na chwilę, potańczą, poznają dziewczynę, a macie tu dowód na tej scenie, jak to długo trwa. Naprawdę to się nie kończy. I życzę wam, żeby ta przygoda przez was była tak odbierana, jak ja to czuję. Wspaniały koncert, moje gratulacje w imieniu Zespołu Pieśni i Tańca Łany Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dołączam się do życzeń i dłużej nie męczę. Proszę Państwa, no jeszcze nie padło tutaj dzisiaj zdanie, bardzo ważne, ale myślę, że w ferworze tego świętowania zapomnieliśmy, że zespół od wielu, wielu lat, a festiwal od zawsze, jest członkiem polskiej sekcji CIOF. I właśnie kolega, który jest tutaj po mojej lewicy, jest właśnie reprezentantem, jest w prezydium polskiej sekcji CIOF, jest wiceprezesem, więc zapraszamy bardzo serdecznie, pan Leszek Hołuj. Reprezentuje właśnie polską sekcję CIOF tutaj na naszym dzisiejszej uroczystości. I nie tylko, ale za chwilę powiem. Jego magnificencjo, szanowna publiczności, droga młodzieży, zanim złożę życzenia, to mam nadzieję, panie rektorze, że pan się nie obrazi, ale ja słyszałem trochę inną plotkę, że Uniwersytet Śląski powstał tylko dlatego, że był zawiązany zespół Katowice. To w 78 roku, jak ja przyszedłem na studia, co prawda na Politechnikę Śląską, to najpierw poznałem festiwal, który odbywał się w hali Kazimierza w Sosnowcu. Także tak się zaczęła moja również przygoda z folklorem. Ale to tyle aluzji. Myślę, że mogę powiedzieć, drodzy przyjaciele, to tylko też dlatego, że tu w tej grupie tańczy nasz syn, którego nie widzimy tu w tej chwili, ale zaraz go tam gdzieś dojrzymy. W imieniu Prezydium Polskiej Sekcji CIOF, w imieniu Politechniki Śląskiej i Akademickiego Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej Dąbrowiacy oraz w imieniu swoim i mojej małżonki chcieliśmy się serdecznie pokłonić. Myślę, że ten ukłon i te skromne kwiaty oddadzą wszystko to, co dzisiaj chcieliśmy powiedzieć. Gratuluję. Gratuluję jego magnificencji, że ma taki wspaniały zespół, który również uniwersytet rozsławia na całym świecie. Serdecznie dziękujemy za dzisiejszy
koncert. Życzymy wielu, wielu sukcesów i długich lat tańcowania. Dziękujemy bardzo. Jeszcze prezent od Dąbrowiaków, Dąbrowiacy. Tak jest. Ja tylko w imieniu Rady Dąbrowiaków powiem, że jakbym wiedziała, że jest aż taka ogromna ilość występujących, to byśmy dali dwa razy więcej cukierków do koszyka. Można nadrobić z cukierkami, jutro też jest koncert. Proszę Państwa, cukierki, oklaski, wszystko co ważne, dzisiaj już zostało dane. Jeszcze prezenty będą, och proszę, no ale to hopy, ale to biercie, szybko. Proszę, kto chce mówić? Kto mówi jeszcze? Ktoś mówi jeszcze? Proszę. Drodzy przyjaciele, szanowna publiczności, moi kochani, zazdrościmy wam bardzo tego jubileuszu. Gratulujemy wspaniałego koncertu i tych 50 lat. My jako zespół Kostrzanie nasze 50-lecie będziemy fetować dopiero za 6 lat. Tym bardziej wam zazdrościmy tego wszystkiego. Życzymy wam dalszych 50 lat wielu sukcesów, no i pomyślności i zdrowia. I żeby to zdrowie utrwalić, mamy dla was taki kosz pełen owoców. Boże, Filip, co ty wziąłeś? Ale wyciąg z owoców też tam jest, reszta to przyda się dla tych najmłodszych członków zespołu. I drodzy jubilaci, Basiu, na twoje ręce, jak na granitowe zagłębie Polski przystało, wykonaliśmy laurkę wykutą w kamieniu. Wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że poznacie, kto jest na tym wyrzeźbiony. Bo to członkowie waszego zespołu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzięki bardzo. Kochani, w imieniu Zespołu Folklorystycznego Ślązaczek z Pałacu Młodzieży w Katowicach również chciałam serdecznie podziękować wszystkim tutaj za tak wspaniały koncert, za te 50 lat, życzyć kolejnych 50 lat i jeszcze raz dziękuję za wspaniałą lekcję folkloru. Myślę, że szanowna publiczność się ze mną zgodzi. To była naprawdę wspaniała lekcja folkloru. Dziękuję bardzo. Ludzie, w niedzielę są wybory, musimy do niedzieli stąd iść. Dobry wieczór Państwu. Szanowny jubilacie, droga Pani Kierownik, w imieniu Zespołu Pieśni i Tańca Mały Śląsk z Radziąkowa, bardzo chcieliśmy pogratulować tego pięknego jubileuszu, życzyć kolejnych sukcesów w nadchodzących latach i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że każdemu zespołowi w Polsce życzę takich wychowanków, jakich ma Zespół Pieśni i Tańca Katowice. Byliście rewelacyjni, naprawdę. Dziękujemy. Wieczór. Ja dzisiaj reprezentuję Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i chcę powiedzieć taką prostą rzecz. To oczywiście są oficjalne życzenia, bardzo życzliwe i bardzo dobre od dyrekcji Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, no ale ja chcę w tej sytuacji powiedzieć od siebie. Jestem obcokrajowcem, ale już od 20 lat, prawie 20 lat pracuję z baletem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. I to, co powiem, ma inne znaczenie niż to, co jeśli by to powiedział ktoś z Polski. Ja powiem tak, że Polacy mają skarb. Ten skarb jest ludowa kultura polska, muzyka, taniec, śpiew. I trzeba o ten skarb dbać. I ludzie, którzy dbają o ten skarb,
taki na przykład zespół jak ten, który widzimy na scenie, zasługują na szacunek, pomoc i podziwu. I pewnego podziwu. Tylko chcę tyle powiedzieć. Wszystkiego dobrego i 100 lat. Ja. Słuchajcie, ludkowie, Hanysy i Gorole, i obeda go do Gipko, ja. Jeżech reprezentacją zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej, tutaj żech przyjechał. I tutaj żech przyjechał taki o kanonen futer, bo pan kierownik nie mógł, noga go boli i musiał być. On przeprasza, ale wiecie jak to jest z kierownikami, to dej im panie Boże dużo nogów, co by nie bolały. Mam taki dyplom i kwiotki. We dyplomie stoi co napisane. Składamy serdeczne życzenia studenckiemu zespołowi pieśni i tańca Katowice z okazji jubileuszu 50-lecia. Gratulujemy pięknej drogi rozwoju artystycznego. Chylimy czoła przed kierownictwem zespołu, życzymy dalszych osiągnięć artystycznych oraz pomyślności w życiu osobistym każdego z was, Rada Artystyczna i członkowie zespołu. Dziękujemy pięknie. W imieniu zespołu pieśni i tańca AGH Krakus chciałbym serdecznie przekazać od całego naszego kierownictwa życzenia jubileuszowe. Podziękować całej kadrze, wszystkim wykonawcom za przepiękny koncert, za trud włożony w przygotowania. Wiemy, czym to się je, ile to się trzeba napracować. Dobra robota, a teraz to już idźcie świętować do poniedziałku, do wtorku, czy ile was tam jeszcze poniesie. Wszystkiego dobrego. Naprawdę, ja musiałem, proszę Państwa, dłuższą chwilę, żeby dojść do siebie, bo zmieniłem poglądy. Gadali, że te warszawiaki są żadne. To jest nieprawda. Proszę Państwa, do zobaczenia na następnym jubileuszu. Niestety dzisiaj nie pójdą świętować tak, jakby chcieli, bo jutro jeszcze jest drugi koncert, a pojutrze są wybory. No ale na wybory nie trzeba iść trzeźwym, tylko żeby wiedzieć, na kogo głosować. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia za 10 lat.